Każdy biznes z samego założenia i definicji powinien być rzetelny, etyczny, moralny, zgodny z prawem i sprawiedliwy. I w ogóle nie powinno się o tym dyskutować. Nigdy. Bo taki powinien być i koniec. Niestety, często fakty mówią co innego. Nienawidzę takich historii. Przedsięwzięcie biznesowe Automobile Expert poznaliśmy jakieś 2 lata temu. Byliśmy wtedy z naszym reporterskim Zoomem na jednym ze szkoleń tej firmy. Potem nagraliśmy wywiad do kamery z prezesami tej firmy, z najlepszym działającym wtedy w tym biznesie liderem. Sam zrobiłem nawet tej ekipie 8-godzinny wykład o tym, jak budować MLM za pomocą nowych mediów. Przyjęliśmy nawet od nich zlecenie na publikację reklamy. Wszystko było ok. Nic nie wskazywało na to, że cokolwiek może się popsuć. Do dziś. Automobile Expert to nie jest jedna firma, nie jest jedna spółka. To kilka przedsięwzięć biznesowych, które miały ze sobą bezpośrednio współpracować, kooperować, tak aby ten marketing sieciowy rozwijał się oczywiście, jak ja to zawsze mówię, ku chwale branży. Automobile Expert spółka z o.o., Automobile spółka z o.o., Automobile Marketing spółka z o.o., Automobile Expert spółka komandytowo-akcyjna, Automobile Service spółka z o.o., Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, wreszcie Kancelaria Odszkodowawcza Automobile Expert, która jest dzisiaj promowana i buduje się jej wizerunek od miesiąca, dwóch, przede wszystkim na Facebooku, w internecie. Z negatywnymi informacjami, newsami zgłosiło się do nas niedawno kilkudziesięciu liderów, współpracowników tego przedsięwzięcia. I to, co nam opowiedzieli, jest po prostu przerażające. Włosy jeżą się na głowie. Jeśli to prawda, to złamane, przeniewierzone zostały wszelkie zasady i atrybuty, które network marketing daje ludziom, posiada w rękawie jako swoje asy. Jeśli to prawda, to zepsuto wszystko to, co odróżnia ten system od wszelkich innych form zarabiania na życie. Posłuchajcie. Ja zacząłem współpracę z firmą Automobile w roku 2010. Współpraca układała się fajnie przez wszystkie lata. Nic nie wskazywało na to, że stanie się to, co stało się na przełomie 2015-2016. W sumie zbudowałem potężną grupę ludzi, bo liczba agentów w pewnym momencie dochodziła do 600. W sumie przez te lata pracy przynieśliśmy do firmy ponad 5000 spraw z grupą, na których oczywiście firma zarabiała i my zarabialiśmy. Podział był jasny, prosty i klarowny, wydawało się. 40% do 40% zarobku na każdej sprawie miało być przekazywane w struktury, a 60% zostawało w firmie. No ale niestety w 2000... Ja jeszcze jakieś 2 lata temu przeprowadzałem z panem wywiad. Wszystko było pięknie, super i nagle coś się stało złego. Co się stało konkretnie? Tak, wtedy faktycznie było pięknie, super i nikt nie spodziewał się z nas takiego posunięcia ze strony firmy, że sprzedadzą spółkę, o czym zostaliśmy mailowo poinformowani dnia 5 stycznia, że spółka, która nas zatrudnia, czyli Automobile Marketing, została sprzedana. W związku z tym nagle wszyscy jednego dnia, można powiedzieć, że straciliśmy pracę. Czyli umowy automatycznie według tego zapisu zostały rozwiązane. Dobrze, ale można podpisać nową umowę. Tak, zaproponowano nam oczywiście nową umowę, ale nie na tych warunkach i zasadach, które obowiązywały do tej pory. Gdyby były takie same umowy jak wcześniej, w 2012, kiedy spółka Automobile zmieniała się na Automobile Marketing i umowy były te same, tylko zmieniła się nazwa firmy. Nie mieliśmy nic przeciw, oczywiście każdy chętnie podpisał i pracował dalej. Natomiast w tym momencie zaproponowano nam umowy, które zawierają mnóstwo kar.
Ja uważam, że jest to umowa jednostronna, która tylko broni i reprezentuje interesy firmy, ale w żadnym wypadku nasze. Daje olbrzymie możliwości właścicielom firmy do tego, żeby wykorzystać je przeciw nam, te zapisy. Dlatego wiele osób nie zgodziło się podpisać takiej umowy, która jest niekorzystna dla nas. W związku z tym postanowiliśmy ich nie podpisywać i przerwać współpracę, za co zostaliśmy ukarani w ten sposób, że zablokowano nam dostęp do systemu informatycznego w dniu 15 stycznia 2016 roku i zostaliśmy w tym momencie odcięci od obsługi spraw i od swoich pieniędzy, których mamy do dziś niewypłacone. Co właśnie z tymi prowizjami, które mieliście wcześniej wypracowane jeszcze na tych starych umowach? No właśnie w tym temacie próbujemy dociekać swoich praw, bo przynieśliśmy mnóstwo spraw, które będą się jeszcze rozliczać przez całe lata. No i tych pieniędzy nie jesteśmy w stanie odzyskać od firmy. Nie wiem, czy one są do odzyskania, czy nie są do odzyskania. W każdym razie od połowy grudnia firma przestała płacić. Od połowy grudnia 2015 roku przestała nam płacić. Czy próbował pan podliczyć, ile mniej więcej firma jest panu winna? To jest trudne, dlatego że na różnych kwotach te sprawy mogą się zakończyć, więc trudno jest powiedzieć jednoznacznie ile. Natomiast na dzień 15 stycznia, kiedy jeszcze mieliśmy do 15 stycznia wgląd w system, miałem rozliczone tam swojej własnej prowizji około 10 tysięcy złotych, ale to wiadomo, jest to bardzo mała część, bo większość spraw rozliczała się po tym 15 grudnia i rozlicza się nadal i będzie rozliczać, więc szacunkowo to jest na pewno kilkadziesiąt tysięcy, jeśli nie set tysięcy złotych, bo w momencie, kiedy zablokowano nam dostęp do systemu, było około 540 spraw w toku moich i grupy, którą zbudowałem. Więc no na pewno są to znaczne pieniądze, znaczne. Uzasadnienie było takie, że zmieniono nazwę, zakończono współpracę z firmą Automobile Marketing, sprzedano ją. Na pytanie moje, komu ją sprzedano, nie odpowiedziano mi. I to zamyka po prostu sprawę do jakichkolwiek wypłat. Zmuszono mnie wręcz do podpisania nowej umowy, której oczywiście, mówię, powiedzieć, zmuszono. Ja jej nie podpisałem z uwagi na to, że no, była nie do przyjęcia. Co w nim było takiego? Były ogromne kary i je po prostu blokowały praktycznie moją całą rodzinę. Z uwagi na to, jeżeli chciałbym rozstać się z firmą Automobile Expert, wówczas naliczane by były kary dla mnie, jak i dla, na przykład, znaczy mówię o karach dla mnie, ale moja małżonka nie mogłaby współpracować z żadną inną firmą, jak i moje dzieci. Mam syna, który ma 23 lata, także związałbym po prostu im ręce. Sobie i im, tak? I w zamian oczywiście nie dostałbym nic od firmy Automobile Expert, ponieważ umowa była tak spisana, że przez okres 2 lat nie mogę współpracować z żadną inną firmą, która zajmuje się po prostu odszkodowaniami dla osób pokrzywdzonych. Po tych 2 latach, w czasie tych 2 lat nie dostawałbym żadnych pieniędzy od firmy Automobile Expert, co wiąże mi po prostu ręce. Mhm. Czy próbował pan podliczyć, ile firma mniej więcej jest panu winna? Nie mogę w tej chwili powiedzieć, jaka to jest suma, ponieważ nie mam dostępu do panelu. Nie wiem, ile spraw po prostu zostało już odliczonych, jakie są to kwoty, ale no, mogę powiedzieć, że to jest w granicach od 10 do 30 tysięcy złotych. W lutym 2015 roku otrzymałam pismo, że została mi wypowiedziana umowa agencyjna. Pamiętam, że jeszcze wcześniej został mi zablokowany dostęp do panelu eksperta. Odpowiedzi od firmy nie uzyskałam. Dlaczego? Tą odpowiedź uzyskałam od dyrektor generalnej z województwa lubelskiego. Automatycznie tego dnia też napisałam maila do pana Roberta z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. I szczerze mówiąc powiem tak, napisałam go z maila służbowego, napisałam to samo z maila prywatnego.
Odpowiedzi doczekałam się dopiero wtedy, kiedy menadżer, który został wyrzucony z firmy ze mną tego samego dnia, opublikował na Facebooku tekst, jak zostaliśmy potraktowani przez firmę. I dopiero tego dnia, po ponad 3 tygodniach, pan raczył odpisać na mojego maila i było to jedno zdanie, że w wyżej wymienionej sprawie prosi o kontakt z jego prawnikiem. Na pytanie o kontakt w takim razie do prawnika nie dostałam już żadnej odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Wykonywałam wiele telefonów do firmy z prośbą o rozmowę z prezesem. Wtedy prezesem firmy w KRS-ie widniał Bogdan. Niestety otrzymywałam taką odpowiedź, że prezesa nie ma. Na pytanie, kiedy będzie, panie odpowiadały mi, że nie są w stanie powiedzieć, kiedy pan prezes będzie, czyli po prostu była to tylko wpisana osoba w KRS, nie była to osoba, która była w firmie na co dzień. Czyli do dzisiaj nie uzyskała pani w ogóle jakiegoś inteligentnego uzasadnienia, dlaczego rozwiązano z panią umowę? Nie, do dzisiaj nie dostałam również odpowiedzi na pismo, ponieważ też wysłałam pismo, że nie przyjmuję tego wypowiedzenia do informacji, dlatego że miało też ono według przynajmniej mnie błędną konstrukcję i nikt nie był w stanie mi wyjaśnić, w jaki sposób naruszyłam paragraf umowy, który mi tam zarzucano. To był paragraf 8, punkt 2, dokładnie to jeszcze pamiętam. I tam był zapis, że to było naruszenie zasad etyki. Nikt nie powiedział mi, jakim konkretnym zachowaniem naruszyłam zasady etyki. Też byłam zdziwiona, dlatego że po prostu jeździłam do różnych gmin, robiłam szkolenia. Wszystko to robiłam pod szyldem firmy Automobile Expert. Nawet organizowaliśmy konferencje osób poszkodowanych w wypadkach w Lublinie. I według mnie nie robiłam nic, co mogłoby naruszyć zasady etyki. Nie robiłam nic wbrew firmie, wręcz przeciwnie. Całą swoją pracę, jaką włożyłam w rynek odszkodowań, robiłam pod szyldem tej firmy, co niestety nie przełożyło się dobrze teraz na obecny stan rzeczy. A czy przed rozwiązaniem umowy należały się pani jakieś prowizje, jakieś pieniążki? Oczywiście, tam jeszcze były sprawy moje i moich agentów i nie poznałam stanu rachunku do dnia dzisiejszego. Pisałam też maile do księgowej. Dostawałam odpowiedzi, że nie może mi podać stanu rachunku, dlatego że została rozwiązana ze mną umowa i poprosiła, żebym skontaktowała się z prezesem w tej sprawie. Jednak, jak wiadomo, jak większość osób, nie dostałam odpowiedzi. Po pracy z firmą Automobile Expert rozpoczęłam wiele lat temu, był to 2011 rok. A w pewnym momencie przestałam z nimi współpracować, ale do dnia dzisiejszego ciągną się w firmie sprawy, które ja przyniosłam do firmy, sprawy moich klientów. Są to sprawy jeszcze z 2012 roku. Chcąc uzyskać jakieś wiarygodne informacje na temat możliwości wyliczenia sobie należnej mi prowizji za te sprawy, zostałam potraktowana jak większość moich kolegów, czyli zablokowano mi dostęp do panelu agenta, uniemożliwiając w ten sposób naliczenie tej należnej mi prowizji. Na moje wielokrotne próby, pisma wysyłane do firmy i próbę rozmowy z właścicielem firmy, no nie otrzymałam żadnej pozytywnej odpowiedzi i reakcje były takie jak w stosunku do wszystkich innych współpracowników. Czy starała się pani w jakiś sposób podliczyć, ile firma może być pani winna? Da się to jakoś określić? Nie jestem w stanie teraz tego zrobić, ponieważ nie mam dostępu do panelu agenta. To są sprawy, które przyniosłam wiele lat temu, które w tej chwili się rozliczają, czyli kończą się sprawy sądowe. Skończyły się sprawy sądowe agentów, klientów, moich agentów, których też kiedyś przyprowadziłam do firmy. I w związku z tym, zgodnie z tą umową, którą miałam kiedyś podpisaną i tak jak wyglądała moja współpraca i innych agentów, też powinna mieć wypłaconą nadprowizję. Są to sprawy sprzed wielu lat, no ale zgodnie z tym, co nam obiecywano, w tej chwili powinniśmy otrzymać wynagrodzenie za te sprawy. Tak się nie stało i nie jestem w stanie w jakiś sposób tego uwiarygodnić, obliczyć, ponieważ też zablokowano mi dostęp do panelu agenta, a tylko i wyłącznie na tej podstawie mogliśmy obliczać swoje prowizje. Dziękuję bardzo. Współpracę z firmą Automobile Expert rozpocząłem bardzo dawno, bo jakieś 4 lata temu. No, to był czas ciężkiej pracy tak naprawdę, ciężkiej pracy z pozyskiwaniem klientów, z budowaniem struktury.
Przez większość czasu współpraca układała się w porządku, gdy w pewnym momencie dostałem wypowiedzenie. Poprzedzając to dostałem też blokadę systemu. W pewnym momencie nie mogłem się zalogować do swojego panelu administracyjnego. Nie wiedziałem też, co się dzieje w sprawach moich klientów. Nie mogłem też reagować, jeżeli była taka potrzeba. Dzwoniłem też do firmy, o co chodzi, nie uzyskałem żadnej informacji. Po kilku dniach dostałem pisemnie wypowiedzenie. Wypowiedzenie tak naprawdę nie zawierało przyczyny, nie zawierało informacji dlaczego, nie zawierało informacji tak naprawdę po co. Pisałem też pismo do firmy, żeby dowiedzieć się, co było przyczyną. Też nie dostałem żadnej odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Żadnego uzasadnienia? Żadnego uzasadnienia. A czy w momencie zerwania tej umowy, wypowiedzenia, jak zwał, tak zwał, należały się panu jakieś prowizje? Miał pan jakieś pieniążki wypracowane? Tak, oczywiście. Mniej więcej ile to mogło być? Ciężko mi powiedzieć na chwilę obecną, ale to było, myślę, że od kilkuset do kilku tysięcy złotych w tym momencie. Podobno decyzyjne osoby w Automobile Expert zainicjowały już nową firmę. Tak, dowiedziałem się o tym tak naprawdę z Facebooka. Zauważyłem, że te same osoby, które prowadziły wcześniej firmę Automobile Expert, teraz pojawiają się tak naprawdę z nową nazwą firmy, z nowym logiem, opowiadając o nowej jakości odszkodowań, o nowej erze odszkodowań. Tak naprawdę to są tak naprawdę te same osoby pod nowym szyldem. Jak pan myśli, dlaczego tak potraktowano aż tyle osób w dobrze prosperującej firmie odszkodowawczej? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że mogły się pojawić jakieś problemy finansowe, no i może pieniądze, które powinny być wypłacane tym ludziom, no mogły zostać użyte do innych celów. Współpracę z firmą Automobile Expert rozpocząłem w roku 2012. Zaproponowano mi ją, złożono mi taką propozycję poprzez mojego serdecznego przyjaciela. Współpraca na początku bardzo fajnie się rozwijała. Sytuacja, atmosfera była sympatyczna, spisywały się sprawy, wysyłały się faktury do działu księgowości, pieniążki wpływały na konto, ja miałem działalność gospodarczą, więc wystawiałem fakturę. No, ponieważ byłem jednym z bardziej prężnych agentów, wygrywałem wycieczki, które były organizowane przez zarząd firmy, przez pana przez panią Edytę. Oni wspólnie z nami na te wycieczki jeździli, więc atmosfera była przespaniała, fajna, koleżeńska, wręcz rodzinna, tak bym to nazwał. Później, pod koniec roku 2012, podjąłem współpracę ze spółką Automobile Service. Ale spółka córka. Spółka córka, tak, ale ona była prowadzona tylko przez panią Edytę i Roberta. Polegała ona na wynajmie samochodów zastępczych. To za namową Roberta podjąłem taką współpracę razem z moim kolegą, gdzie zakupiliśmy 8 samochodów na kredyt, gdzie raty na te samochody wynosiły miesięcznie 5200 zł. Na wszystkie auta, co miesiąc. I plus oczywiście ZUS-y, plus amortyzacja, plus koszty paliwa, serwis tych samochodów. Tak? Wystawialiśmy faktury za najem do towarzystw i za 30% prowizję firma, spółka, tak? Automobile Serwis likwidowała i ściągała należności z towarzystw, ale na swoje konto. Pobierała sobie 30% prowizji i no, reszta była dla nas. My za wystawione faktury musieliśmy płacić podatki do Urzędu Skarbowego. Rozliczaliśmy się kasowo. Jeżeli jakaś część faktury wpłynęła na konto, to VAT od tego był odprowadzany. Tu jest ok, ale podatek dochodowy od wystawionej faktury musiał być odprowadzony natychmiast, mimo że pieniądze za tą fakturę nie wpłynęły. Robiły się koszty, blokowano nam pieniądze, które z towarzystw wpływały na konta Automobile Service. Z tego co wiem, tymi pieniędzmi opłacano sobie koszty firmy Automobile Service, a jeżeli spłynęły z innych źródeł do nich, to wtedy nam łaskawie przelewali. I tu zaczęły się problemy, popadaliśmy w długi, zaczęliśmy brać pożyczki. Ja mówię, na dzień dzisiejszy mam około 50 tysięcy długu, niespłaconych kredytów, gdzie już są samochody wysprzedane i firma nie prowadzi działalności moja odnośnie wynajmu aut. Z rokiem 2014 zakończyliśmy współpracę definitywnie i od roku 2015, od lutego, przestały wchodzić na konto wpływy
za faktury, które już dawno zostały wypłacone przez towarzystwa. Czyli na dzień dzisiejszy, bo zresztą są sprawy w sądzie założone. Ale za faktury związane z wynajmem samochodów od roku 2013. Mamy niezapłacone pieniądze za faktury na kwotę 69,5 tysiąca złotych. Pieniądze, które z towarzystw powpływały na konta automobile serwis. No i po prostu są tam przetrzymywane dla współwłaścicieli tej firmy. Ja jeszcze współpracowałem wtedy z Automobile Expert jako agent pośredniczący przy odszkodowaniach. Spisywałem sprawy. Jeszcze pamiętam, że w sierpniu wystawiłem ostatnią fakturę chyba na 400 zł do Automobile Marketing, gdzie przysłano mi chyba, tak, około 400 zł przysłano. Był założony taki panel dostępu, indywidualny panel agenta, gdzie było hasło dostępu, które było udostępnione poprzez Roberta K***ego, Edyta K***ego, przez współudziałowców tej firmy. I nagle ja nie mogłem się zalogować, nie mogłem zobaczyć, jakie sprawy mi się rozliczyły. Spisane rok wcześniej, pół roku wcześniej, spisane przez moją strukturę, moich agentów, no bo człowiek szkolił, jeździł, budował struktury, mam nawet strukturę na Mazurach, w Olsztynie, fajnie działającą. I nie mogłem się zalogować, nie mogłem zobaczyć, jaka kwota jest naliczona i na jaką kwotę ma wystawić fakturę. Nie poinformowano mnie o tym, nie wiedziałem dlaczego. No zadzwoniłem do sekretariatu, dowiedziałem się, że no pan kazał po prostu wyrzucić mnie z firmy. No, kazał... Ale nie dostał pan żadnego rozwiązania umowy? Dostałem rozwiązanie, dostałem wypowiedzenie umowy, no ale już jakiś czas po tym, jak nie mogłem się zalogować do... Najpierw nie mogłem się zalogować. A tak? Czy jakieś uzasadnienie? Dlaczego? Działanie na niekorzyść firmy, nieetyczne działanie, no... Nie wytłumaczono, nie poproszono mnie do firmy. Nie. Nie było takiej możliwości. Nie działa, znaczy może możliwość by była, ale nie działałem nieetycznie. Może po prostu mniej trochę spraw zacząłem spisywać. No, też rodzina, też dzieci, zajmowałem się też swoją działalnością. Może wydaje mi się mniej produktywny, nie wiem. Ja uważam, że to jest, bo to nie tylko ja dostałem wypowiedzenie umowy, nie tylko mnie zablokowano hasło. No, ale hasło nie był pan pracownikiem tej firmy, tylko współpracownikiem. Dokładnie. To nie była praca na akord, tak, że trzeba, nie wiem, 50 spraw czy 20 w miesiącu spisać, bo inaczej nie będzie się produktywnym. Tu na początku, jak przechodziliśmy szkolenia, było powiedziane wyraźnie, możecie się zajmować czym chcecie, to jest praca dodatkowa jako agent w pośrednictwie odszkodowań, możecie wyjechać za granicę, możecie robić co chcecie, możecie nie pracować przez 3 lat, przyjeżdżacie i z powrotem spisujecie sprawy na tym samym poziomie procentowym prowizji, na jakim przestaliście pracować. W takim razie, jak to zrozumieć? Dlaczego tyle osób potraktowano w ten sposób? Kto myśli o rozwoju swojego biznesu, nagle zrywa umowy z tak wielką liczbą współpracowników. No, zastanawialiśmy się wszyscy nad tym. Ja uważam, motyw, że szukam motyw finansowy. To są ogromne pieniądze w tej chwili, jeżeli średnio między 400 a 500 spraw wpływało miesięcznie do firmy. Średnie roszczenie to było 10 tysięcy złotych. To się robią 4 miliony roszczenia do towarzystwa. Z tego firma pobiera średnio 25%, czyli to jest 1 000 000 złotych zatrzymanych w firmie. I tym 1 000 000 złotych ma się podzielić z agentami w wysokości 40% prowizji, w zależności od stanowiska, jakie zajmuje agent w firmie. I 60% zostaje, czyli z tego 1 000 000 złotych miesięcznie, to już jest kwota netto bez VAT-u, musi 400 tysięcy oddać. Więc to jest tylko miesięcznie, mówimy o miesiącu, więc z kilkunastu miesięcy, bo sprawy toczą się latami, wypadki śmiertelne rozstrzygane są sądownie po pół roku, po roku, prawda? A to są roszczenia po 150 tysięcy, po 200 tysięcy czasami, bardzo poważne kwoty. I tak uważam, że nie tylko moje to jest zdanie, że firma nagromadziła sobie te sprawy, zobaczyła jakim potencjałem finansowym dysponuje w tych sprawach, w tych roszczeniach i powoli zaczęła wypowiadać agentom umowy, blokować im hasła, aby nie mieli możliwości wystawienia faktury. Jeżeli nie mają możliwości wystawienia faktury, więc no nie wyślą jej, tak? Nie mając kwoty, jaką chcą odzyskać od firmy, nie mogą założyć sprawy cywilnej w sądzie, bo nie znają wartości sporu. No, sytuacja patowa. No a czy pan nawet bez dostępu do tego systemu informatycznego
Miał pan taki moment, że pan wziął do ręki kalkulator i próbował podliczyć? Tak. Oczywiście, że tak. Próbowałem z tym, że tu jest, u nas jest taka sytuacja, że są tak zwane międzyprowizje. Jeżeli ja dostałem telefon z firmy w dniu, jak nie mogłem się zalogować, przepraszam, ja zadzwoniłem do firmy, dlaczego nie mogę. Poinformowano mnie, że pan po prostu kazał zablokować mi hasło, zmienić to hasło dostępu, tak? I dostałem informację, że w tym dniu właśnie rozliczył mi się wypadek śmiertelny. No to byłoby około kilku tysięcy złotych prowizji dla mnie. No niestety już, ale nie wiem, ile tysięcy złotych, czy dwa, czy trzy, plus minus sobie to wyliczałem. W międzyczasie moi współpracownicy też mieli rozliczane sprawy. W zależności, jaki był poziom prowizji między nami, ta różnica wpływała dla mnie, ale ja nie byłem w stanie wyliczyć, czy oni wtedy byli na 15%, jak tą sprawę spisali, czy już na 20%, jaka była różnica między nami. To jest bardzo ciężkie do wyliczenia. Próbowałem, znaczy na dzień dzisiejszy wiem, że to jest około kilku tysięcy złotych z tych spraw rozliczonych już do czasu wypowiedzenia mi umowy, bo po czasie wypowiedzenia wiadomo, że ich nie spisywałem. Czyli na dzień dzisiejszy. Panie redaktorze, umowę w firmie Automobile Expert podpisałem w lipcu 2011 roku. Zacząłem współpracę poprzez rozmowę z prezesem Robertem, który przedstawił mi fantastyczne plany wtedy firmy, która miała się rozwijać, być jedną z największych firm od kancelarii odszkodowawczych w Polsce. I na początku rzeczywiście tak było. Wszystko się układało bardzo dobrze. Rozwijałem struktury bardzo prężnie. Już w listopadzie 2011 roku mogłem wziąć swój samochód w firmie Automobile Expert, który miałem dopłacany do raty, kiedy robiłem odpowiednie obroty w firmie, a te obroty robiłem. Na początku 2012, już między lutym a marcem, w rankingach najlepszych menadżerów zajmowałem pierwsze miejsce, którego zresztą nie opuściłem do połowy 2014 roku. Był to bardzo dobry czas wtedy. Oczywiście zdarzały się jakieś nieporozumienia, jak w każdej firmie, nie do końca często wyjaśnione, i może to później owocowało tym, że nazbierało się tego dosyć dużo. I problemy, które zaczęły się nawarstwiać już wcześniejsze, powodowały, że coraz mniej miałem ochotę pracować, współpracować z firmą. Zacząłem szukać innej alternatywy. Tak naprawdę od jesieni 2014 zacząłem się zajmować innymi branżami, szukałem czegoś innego, po prostu byłem już zniechęcony odszkodowaniami. Pod koniec, w styczniu 2015 roku dostałem telefon z firmy, żebym się pojawił na rozmowie z panią prezes Edytą. Na tej rozmowie dowiedziałem się, że jestem mało efektywny, nie pracuję, moja grupa w ogóle nie przesyła spraw, i zostało mi zadane pytanie, czy będziesz pracował, czy nie, bo jeżeli nie będziesz pracował, to my ci zablokujemy wszystkie twoje pieniądze, które masz w firmie. No trochę mnie to zszokowało, ponieważ przepracowałem dla tej firmy ponad 3 lata, bardzo, bardzo ciężko. Uważam, że nie było to fair zagranie. Oczywiście stawiany pod murem, stwierdziłem, że nie będę dalej współpracował z tą firmą, chociażby z takich względów, że marketing sieciowy jest to wolny zawód. Nie musimy być przymuszani do niczego i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mnie zmuszał do pracy. I od tego momentu zostałem bez żadnego dochodu. Został mi odcięty dochód jedyny tak naprawdę, który miałem w tamtym czasie. Bez podania pisemnej przyczyny wysyłałem pisma do Automobile Expert. Niestety nie uzyskałem żadnej odpowiedzi na moje zapytania, dlaczego zostałem zablokowany panel agenta, dlaczego nie mogę wypłacać swoich pieniędzy, a zostało tam ponad 300 spraw nierozliczonych, gdzie tak naprawdę ciężko mi w tym momencie powiedzieć, jakie tam mogły być kwoty. Jestem pewien, około 30 tysięcy złotych, które należą się na pewno, natomiast pozostałych kwot mogę się domyślać, więc nie chciałbym tutaj rzucać sumami,
których nie jestem pewien, ponieważ musiałbym mieć wgląd do tego systemu, a było to skomplikowane, ponieważ tam chodziło o różnice procentowe między mną a moimi współpracownikami w strukturze. Bardzo ważną rzeczą jest również to, że równocześnie podjąłem współpracę w 2012 roku z firmą Automobile Service prowadzoną przez tych samych, przez te same osoby, czyli przez pana i przez panią, którzy byli prezesami firmy Automobile Service Częstochowa, i zaistniała podobna sytuacja, gdzie zostały nam zablokowane, mnie i mojemu wspólnikowi w firmie Automobile Service Radomsko, zostały nam zablokowane pieniądze. W tym momencie są sprawy sądowe o na razie dwie, jedna o 12 tysięcy, druga chyba o 10 i jeszcze będzie o ponad 50 tysięcy złotych. Będziemy zakładać sprawy za niezapłacone faktury z tego tytułu. Także ci Państwo są zamieszani tak naprawdę w dwóch firmach w podobne incydenty. Pracę z automobilem rozpocząłem w marcu 2010 roku. Początkowo było bardzo fajnie, było towarzysko, była taka chemia, która wszystkim się udzielała, żeśmy przyjeżdżali, spotkania, szkolenia, no było fajnie. Zbudowałem strukturę, jeździłem sporo szkoleń, sam prowadziłem, moi agenci prowadzili ze strukturą do roku 2014. No miałem około 1500 spraw przysłanych do firmy. Dosyć szybko awansowałem i zostałem dyrektorem regionalnym. Kiedy się zaczęły zgrzyty? Nie powiedziałbym, że były jakiekolwiek zgrzyty. W pewnym momencie poziom likwidacji szkód się obniżył i nie wiedziałem, gdzie jest problem. Po rozmowach z Robertem ciągle twierdził, że wszystko jest na najwyższym poziomie. Jednak obserwując w panelu sytuację, no nie byłem zadowolony, ponieważ osoby poszkodowane dostawały no nie za wysokie kwoty, a dodatkowo było to kończone ugodą, co stawiało w niezbyt korzystnym świetle samych poszkodowanych, gdyż zamykało to drogę dalszego roszczenia. I w pewnym momencie, tak mi się wydaje, po takiej rozmowie, w którymś momencie, to było chyba październik 2014, dokładnie nie pamiętam, raptownie zostało mi zablokowany dostęp do panelu Twój Ekspert, gdzie miałem wgląd w dane sprawy. Bez żadnego tylko zablokowania. Tak. Zadzwoniłem do firmy, do sekretariatu i tam otrzymałem informację, że prezes Robert zablokował. Więc byłem bardzo zdziwiony, nie wiem dlaczego, więc wykonałem telefon do pana Roberta i usłyszałem odpowiedź tak konkretnie, bo tak. Ja mówię, no ale jak, bo tak? Bo chciałem wstrząsnąć tobą. No i mówię, no ale z jakiego powodu? Bo mało spraw przysyłałem. I od tak sobie chciał mnie wstrząsnąć. No nie powiem, bardzo mi ciśnienie się podniosło. Może pan miał umowę jak pracownik etatowy? I... nie, no czegoś takiego nie było. Jak podejmowałem pracę, to pracowałem w innej firmie i przechodząc, mieliśmy konkretnie zapewnienia, że żadnych blokad, żadnego zakazu konkurencji, czegoś takiego nie będzie. To jest kwintesencja MLM-u, że każdy robi kiedy chce, tak. Ile chce, gdzie chce. Prawda? Było to na szkoleniach wielokrotnie podkreślane. Człowieku, wyjedziesz na Bermudy, a w tym czasie twoi agenci będą pisać. Mhm. Czy próbował pan jeszcze jakoś uzyskać wielokrotnie uzasadnienie? Dzwoniłem do pana Roberta, płaszczyłem się jak wąż, ponieważ w tym momencie okazało się, że moja żona po blisko 11 latach ma kolejne przerzuty nowotworowe. Błagałem go, że prosiłem, oddaj mi tylko te pieniądze, które są moje
i się rozstaniemy jak przyjaciele. Bo zostałem wtedy tak raptownie, no, że tak powiem, bez środków do życia. Psychicznie bardzo, bardzo mocno to przeżyłem, ponieważ ta choroba dała mi tyle wyznaki, nie można było podjąć leczenia. Zajechaliśmy do kliniki na onkologię w Białymstoku i tam w trakcie rozmowy pani doktor dzwoni do NFZ-u. Okazuje się, że nie refundują tego leczenia, tej chemii, bo to jest chemia celowana. NFZ w Polsce nie refunduje. Potrzebujemy 1 000 000 zł, żeby rozpocząć leczenie. I pani doktor krzyczy i za przeproszeniem wulgarne słowa używa, że ta kobieta umiera. Mamy kredyty, mieszkanie, mamy samochód w leasingu, mamy inne spłaty, samochody, które wziąłem jako wypożyczalnię, którą przekonał pan Robert, żebyśmy wypożyczalnię samochodów wzięli. Ległem na tym całkowicie, obiecał mi, że będzie podsyłał mi klientów na te auta, a nie podesłał ani jedny. Sprzedałem samochody z dużą stratą. Zostałem tak praktycznie bez grosza. I jeszcze tutaj ta blokada, to mnie po prostu no, zabiło. A czy oni prezesi wiedzieli o pana sytuacji takiej rodzinnej? No, mówiłem to, no nie wiem, 2 czy 3-krotnie rozmawiając z Robertem, że proszę cię, oddaj tylko to, co mi się należy i się rozstaniemy jak przyjaciele. Jaka była reakcja? Od tego są sądy albo, nie pamiętam dokładnie jakiego sformułowania, inne instancje. I na tym się zakończyła rozmowa. Nie było tematu. Wysyłałem pisma, otrzymałem wypowiedzenie w listopadzie 2014 z paragrafu, nie pamiętam którego, dyscyplinarne jakby zwolnienie za nieetyczne zachowanie. I to wysłał mi wtedy ojciec pana Roberta, pan Bogdan, bo to była firma automobile marketing. No te spółki zaczęły powstawać, się zamykać. Właściwie już później nie było wiadomo, kto z kim, dla kogo pracuje. Starał się pan mniej więcej policzyć, ile firma... Z tego, co dałem radę wyliczyć, na pewno mam ponad 20 tysięcy, ale niestety nie jestem w stanie tego wyliczyć, bo wiele spraw rozlicza się sprzed, powiedzmy, jak tylko przyszedłem do firmy, to zostały wysłane one dopiero teraz. Jest kilka spraw, które jeszcze się nie rozliczyły. One się rozliczą może za jakiś czas, więc tak naprawdę na pewno ponad 20. Współpracę z Automobile Expert rozpocząłem w kwietniu 2014 roku. Wszystko było ładnie, pięknie. Wygrywałem nawet konkursy. Cały czas awansowałem. No, nawet założyłem flotę samochodów zastępczych, do których namówił mnie pan Robert i powiedział, jak to będzie fajnie, pięknie. No i nagle coś się urwało. Pieniądze z samochodów zastępczych nie były wypłacane, sprawy rozliczały się źle. Wręcz na spisane kilkadziesiąt spraw miałem 20 odrzuconych, gdzie te same sprawy później po jakimś czasie w innej firmie dało się spisać i dało się zrobić. Po prostu szli na jakąś łatwiznę, lekko, łatwo i przyjemnie, żeby szybko sprawy rozliczyć, a jak któraś trudniejsza i wymagała więcej pracy, to ją odrzucali. Więc moja praca była wykonywana na marne. No i w pewnym momencie dostałem wypowiedzenie, przestałem pisać. Nie działałem na niekorzyść firmy, raczej to działało w drugą stronę. Oni działali na niekorzyść moją. I w pewnym momencie dostałem wypowiedzenie w sierpniu bodajże 2015 roku. Jakieś uzasadnienie było do tego? Po prostu, że gdybym niby działał na niekorzyść firmy, to mogą mi wypowiedzieć w każdej chwili. Tak to mniej więcej było uzasadnione. Ale nie było żadnego nawet przypuszczenia, że ja działałem na niekorzyść firmy. Nie dziwi pana to, że wszyscy dostali z tego samego paragrafu? Wydaje mi się, że zamykając takie struktury agentów, które zostały pozamykane, to na moje oko tam są setki tysięcy złotych, które zostaną w firmie, a nie zostaną wypłacone agentom. Czy próbował pan podliczyć, ile firma może być panu winna?
ciężko to powiedzieć, bo sprawy, które się rozliczały u agentów pode mną i moje też, no to na przykład roszczenie było na 10 tysięcy, ale mogło zakończyć się w sądzie na przykład na 7. Ale mniej więcej wiem, że to było kilka tysięcy złotych. Plus jeszcze z takiej spółki córki Automobile Service, gdzie obsługiwali tą flotę samochodów zastępczych, jakieś 7 tysięcy. Mm-hmm. Nie ma pan możliwości sprawdzenia tego, nie ma pan. No, pozamykali panel, nie mamy dostępu. Najpierw były pozamykane panele, nie wiadomo czemu. I zanim się zorientowaliśmy, no to nie dało się sprawdzić nic. Jeśli chodzi o początek firmy, dla mnie było bardzo dobrze, bo pieniądze były, bo ja robiłem dosyć sporo i okazało się, że z czasem się zaczęło psuć. Ty potem rozbili samochody zastępcze, z tymi samochodami zastępczymi podawali nam samochody zastępcze, żebyśmy my mieli w panel no, jako usługę i od tego się zaczęły problemy, jeśli chodzi o z firmą automobile. No i co tam jeszcze? No, była taka sytuacja, że po pewnych wyrzuceniach z firmy, po blokadzie tych kont, potem zaczęli mnie, bo ja tak samo byłem się odzywałem cokolwiek, bo miałem te samochody zastępcze, to się odzywałem, że to sporo, że nie wpływają pieniądze i tak dalej, to zaczęli kombinować, że no, pieniądze wpłacali, nie degowali. Niektóre samochody mam niezapłacone 2 lata za samochód zastępczy. To później sobie otworzyłem sam i w ciągu 2 tygodni, 3 tygodni dostawałem wszystkie pieniądze z towarzystw ubezpieczeniowych. Czyli jeszcze samochód, ja tak to mieszam, jeśli chodzi o ten automobile marketing, no to była taka sytuacja, że do siódmego miałem wypowiedzianą umowę, 7 mi wypowiedzieli umowę. Ale do którego miesiąca? To był 2015, do sierpnia chyba. Wypowiedzenie pan dostał umowę. Tak, wypowiedzenie umowy dostałem, znaczy jako firma, tak, i to było 7, pamiętam, 8 2015 roku, a w strukturę pieniądze doszły za sprawę 3 i w strukturę tak jakby właściciela poszkodowanemu wypłacili, jednej osobie wypłacili, drugiej, a do mnie już nie wypłacili, a powinni wypłacić. Prowizja, tak, tam parę tysięcy złotych było i oni to nie zapłacili. Wysłałem im pismo, żeby wypłacili, a oni odpisali, że nie i tyle. Że nie da rady. Nie. A próbował pan podliczyć wszystkie swoje należności? No nie, no też nie, bo to też ja mam tam wyciągnąłem jedną taką sprawę, taką większą, dlatego że z samochodów zastępczych to mam. Z samochodów zastępczych sobie ubezpieczyłem się i wszystko skopiowałem. Tam jest 4 czy 5 samochodów zastępczych miałem, wypuściłem dla nich. I tam jest około 20 było 8, coś spadło, 4 tysiące spadło, jest około 24, czy nawet no nie będzie 20 tysięcy samochodów zastępczych, które już na dzisiaj jest około 2,5 roku niektóre. Współpracę z firmą odszkodowawczą Automobile Expert rozpoczęłam w 2010 roku. To bodajże był lipiec, czerwiec, jakoś tak. W każdym bądź razie no było świetnie na początku. Ja byłam zafascynowana tym, że można właściwie w ten sposób ludziom pomagać, no bo jakby nie było, no wypadki są, tak, na drogach, nie daj Boże, mogę się sama znaleźć w podobnej sytuacji, nie będę wiedziała, jak się zachować. Tu autentycznie już dostawałam informacje, jak mogę uzyskiwać ja dla siebie informacje i jak pomagać innym ludziom, tak. Było bardzo fajnie. Ludzie, właściciele firmy byli no, niesamowicie mili, komunikatywni. Widać, że z sercem podchodzili do agentów, żeby im przekazać swoją wiedzę, bądź jeszcze za pośrednictwem różnych szkoleniowców nauczyć nas, jak mamy pracować, jak komunikować się z klientami, żeby ci klienci chcieli z nami jednak pracować i rozmawiać w ogóle. W takim razie co się stało, że pani się znalazła w gronie tych osób niezadowolonych dzisiaj? Powiem szczerze, że nie wiem, czy tym ludziom, młodym ludziom woda sodowa do głowy uderzyła. Po prostu nie mam pojęcia, jak, dlaczego w ogóle w ten sposób zaczęli się zachowywać. Pierwsze co... W pewnych momentach zaczynać taka jak gdyby spychoterapia, dzwoniąc do Roberta, no Robert za bardzo o tym nie wie, co, jak i w ogóle, to tym się zajmuje Edyta, tak, i
Później jakaś taka była, nastąpiła jak gdyby równowaga, że można było jeszcze z nimi rozmawiać. Później znowu coś się zaczęło dziać. Powiem szczerze, że szkolenia, które mieliśmy, no to uwłaczały godności ludzkiej, jak można się tak zachowywać na szkoleniach i jak można mówić, że się reprezentuje tak ważną firmę, jaka jest na rynku. Zaczęły się problemy ze sprawami, które spisywaliśmy. Gros spraw było w dziwny sposób odrzucanych. Nie mogliśmy uzyskać informacji dlaczego i też następowała taka spychoterapia. Brzydko to brzmi, jak w tej chwili mówię, ale tak przynajmniej się to odczuwało. Tak? Powiem szczerze, że już nie tylko ja, ale inni agenci też żeśmy się zastanawiali, czy nie dawać spraw tych odrzuconych do innych firm, konkurencyjnych. No bo chcemy pomóc ludziom, wiemy, że im się należą pieniądze, należy im się odszkodowanie, a tu jest koniec ucięte, bo nie wiem, nie chce im się robić, czy no jest jakiś inny powód, tak? Koniec ubiegłego roku dla mnie był w ogóle bardzo dziwny, niezrozumiały. Miałam odrzucone kilka spraw, gdzie interweniowałam już. Była zatrudniona osoba, tak jak gdyby, która miała pracować między agentem a likwidatorką. I jeżeli byliśmy my, agenci, niezadowoleni, żebyśmy się z tą panią, z tą osobą kontaktowali, tak? Powiem szczerze, że tam też nie uzyskałam pomocy, absolutnie. Prosiłam klientów, żebyśmy odczekali chwilkę, bądź, no... Rozmowy były takie na czas prowadzone. Jeszcze nic nie wiem, jeszcze nic nie wiem, jeszcze trochę cierpliwości, tak? A jak to szło do zakończenia współpracy? Pani zerwała umowę, czy oni zerwali umowę? Generalnie to firma zerwała umowę, tak? Jaki powód podali? Dostaliśmy my, agenci, no tak, długoletni agenci od samego początku, tak? Którzy pracowaliśmy, dostaliśmy umowy agencyjne, tak zwane lojalnościówki. Ale po wczytaniu się dokładnie w każdy punkt doszłam do wniosku, że ja w przeciągu miesiąca mogłabym stracić dorobek swojego życia. Mówi Pani o tych nowych umowach? Tak, mówię w tej chwili o nowych umowach. Te umowy były kompletnie nie do przyjęcia. Mhm. Tak jak mówię, no mogłabym stracić dorobek całego mojego życia, tak, w przeciągu miesiąca. Nie podpisałam tej umowy. Powiem szczerze, że do końca ja tym ludziom mimo wszystko ufałam, wierzyłam, że to jest jakiś chwyt z ich strony, tak? Czy my nadal, agenci, chcemy z nimi współpracować, czy jesteśmy lojalni. Liczyłam na to, że te umowy będą zmienione. Do samego końca. Rozumiem. A czy do momentu zerwania z Pani umową były jakieś niezakończone Pani sprawy? No, czy mogą być jakieś prowizje Pani należne? Są prowizje. Udało mi się, powiem szczerze, wydrukować na dzień, zdaje się, że 5 czy 4 stycznia, jaka kwota została mi niewypłacona na koncie, jaka została w firmie. Oprócz tego udało mi się wydrukować sprawy, które były w trakcie rozliczania. Mam sprawę, która jest wypadkiem śmiertelnym, to jest wypadek z 2010 roku i generalnie chyba pół roku później zaczęła być już prowadzona ta sprawa w sądzie. Ciągnie się do tej pory jedna, bo było chyba tych spraw z tego wypadku, no nie przypomnę sobie ile, 5-6 i jedna jeszcze się ciągnie do tej pory. Ile to może być w sumie pieniążków? Powiem tak, bo to chodzi o matkę zmarłego, właściwie no nieżyjącego człowieka, który zginął w wypadku i z tego co tam mam informację, to jest kwota rzędu 65 tysięcy dla matki, ale w momencie kiedy sprawa jest w sądzie, są naliczane odsetki przecież. Także tam może być... Ale czy jest Pani w stanie powiedzieć, ile firma
mnie w tej chwili. Ja wiem, że to trudne jest. Bardzo trudno. Mniej więcej. Z tej jednej sprawy? Nie, w ogóle. W ogóle nie jestem w stanie powiedzieć. Mniej więcej na ten moment byłaby to kwota, może i dużo, i mało, to byłoby coś koło 3000, więc mówię, to jest tak i dużo, i mało, tak? W zależności od tego. O tych pewnych, tak, zakończonych. Poza tym dzisiaj miałam telefon od klientki, gdzie jej mąż miał sprawę w sądzie 29 grudnia. Jest zasądzony wyrok, łącznie z kwotami, też mam to wydrukowane, bo udało się jeszcze. Do dnia dzisiejszego nie ma pieniędzy. Dzwoniła do firmy, okazało się, że w przeciągu 2 tygodni te pieniądze mają wpłynąć na ich konto. Zobaczymy, czy wpłyną. Co by pan powiedział człowiekowi, który dzisiaj zastanawia się nad rozpoczęciem współpracy z tą firmą? Panie redaktorze, spotykamy się po to, żeby między innymi przestrzec inne osoby przed działaniami tego typu firm, gdzie wydaje się, że jest wszystko w porządku, natomiast no, przypuszczamy, że wszystko to było zaplanowane i ukartowane od samego początku, gdyż jak się okazuje, każda ze spółek, która nas zatrudniała, jest spółką bez pieniędzy, bez majątku. W związku z tym, chcąc dochodzić swoich praw od spółek, które nas zatrudniały, no niestety, ale praktycznie nie mamy szans, bo wyroki będą oczywiście skazujące, ale nie ma od kogo uzyskać pieniędzy, dlatego że fizycznie tam w tej kasie nie ma żadnych pieniędzy. Dlatego no uważam, że jeśli działania czy właścicieli firm, prezesów będą zmierzać dalej w tym samym kierunku, no to pozostałe osoby też kiedyś będą mieć ten sam problem, który my mamy, że wykonają pracę, za którą no niestety, ale nie będą mieć zapłacone, co naprawdę bardzo boli, bo wiele poświęciliśmy pracy, wysiłku, pieniędzy, bo za własne pieniądze żeśmy wypracowali te dochody i pozyskali klientów dla firmy, no i w tym momencie nie mamy za to zapłacone, co jest nie do pomyślenia przy normalnych zasadach, normalnych warunkach, czy przy pracy etatowej. W tym momencie każdy ma wręcz pewność, że te pieniądze uzyska. Natomiast my, jako przedsiębiorcy bądź ludzie pracujący na umowę, zlecenie, niestety, ale mamy bardzo utrudnione zadanie, co jest no, pewną niesprawiedliwością, gdyż no, też wykonaliśmy pracę, pozostawialiśmy swoje rodziny, poświęcaliśmy swój czas i wszystko okazuje się na nic, bo robiliśmy to za darmo, jak na tę chwilę. I nie mamy pomysłu, jak w sposób uczciwy, w jaki sposób można odzyskać te pieniądze, nie chcąc już współpracować z taką firmą, bo ja nie chcę z taką firmą już współpracować. Czy pana zdaniem osoby, które czują się poszkodowane przez tą firmę, mogą mieć powody, aby przypuszczać, że firma specjalnie skonstruowała tak restrykcyjną nową umowę, aby ludzie zrezygnowali z dalszej współpracy? No, przypuszczamy, że tak, że jakieś powody są, natomiast no, na pewno ich nie znamy i nie jesteśmy w stanie udowodnić, że takie powody istnieją. No ale w jakimś celu było to zrobione. Trudno mi powiedzieć, w jakim. Nie potrafimy tego zrozumieć, jak można tak postąpić, w taki sposób wykorzystać ludzi. Ale na pewno zarząd jakiś cel w tym miał, o czym no niestety, ale nie wiemy. No, trudno nie wiem, oskarżać czy mówić coś, na co nie mam poparcia, nie mam dowodów. Ale na pewno jakiś cel w tym był. Czy orientuje się pan, ile mniej więcej osób nie podpisało tych nowych umów, czyli ile osób zrezygnowało ze współpracy? Trudno mi powiedzieć. Na pewno kilkadziesiąt, a przypuszczam, że może to być nawet kilkaset, bo tych umów było mnóstwo, nie wiem, około 4000 w sumie umów z agentami, około, tak szacunkowo mówię. Przypuszczam, że kilkaset osób nie zdecydowało się podpisać, ale na pewno nie jestem w stanie jakiejś precyzyjnej liczby podać tych ludzi. Część osób wiem, że podpisała pod wpływem, nie wiem, presji, nacisków, czy znaczna część ludzi, z tego co wiem, z obawy przed utratą pieniędzy, gdyż
No był to, wskazywano nam, jedyny powód podpisania takiej, w cudzysłowie, zabójczej, ale nie tylko w cudzysłowie, bo dla mnie to jest zabójcza umowa. Ja nie mam ochoty i zamiaru z kimkolwiek na takich zasadach współpracować. I to był właśnie jedyna rzecz, dla której podpisali tą umowę, ryzykując wiele, po to, żeby odzyskać pieniądze, które zarobili. No my zaryzykowaliśmy być może utratę tych pieniędzy, ale trudno, no skoro straciliśmy do siebie zaufanie, no to nie wiem, czy nie straciłbym kiedyś jeszcze więcej niż w tym momencie ryzykuję, bo nie umiem powiedzieć, czy jesteśmy w stanie odzyskać. Jedyną prostą, uczciwą i rzetelną zasadą było po prostu się rozliczyć z naszej pracy i to jest wszystko. My niczego więcej nie oczekujemy. Po prostu chcielibyśmy tylko i wyłącznie mieć zapłacone za swoją pracę. I byłoby po temacie. A co by pan poradził człowiekowi, który na przykład przeszedł niedawno rozmowę rekrutacyjną z ludźmi, którzy działają jeszcze, współpracują z ludźmi tworzącymi zarząd Automobile Expert i zastanawiają się nad podjęciem współpracy? Jeżeli osoby, które jeszcze nie podpisały tej umowy, odradzałbym w ogóle współpracę z tą firmą, ponieważ podejrzewam, że wcześniej czy później ta firma przestanie w ogóle istnieć. Co za tym idzie, tak jak mi się dobrze współpracowało na początku z tą firmą, też nie podejrzewałem, że mogą zaistnieć takie rzeczy, a w tym momencie no, jest mi po prostu szkoda tych ludzi, którzy już to zrobili, tak? Uważam, że trzeba się nad tym zastanowić i wracając jeszcze do tego, jeżeli te osoby, które chciałyby współpracować z firmą, a jeszcze nie podpisały umowy, naprawdę odradzam współpracę z tą firmą. Osoby, które kierują tą firmą, są nieodpowiedzialne moim zdaniem, zakłamane, a to po prostu w tych czasach no, na pewno nie jest dobre do współpracy ludzi, którzy chcieliby w ogóle zacząć cokolwiek robić w swoim życiu, własną działalność otworzyć. Co by pani powiedziała młodemu człowiekowi, który dzisiaj się zastanawia nad podjęciem współpracy z tą firmą? Szczerze mówiąc, na pewno bym odradziła młodym osobom, zwłaszcza, że sama pana Roberta na początku uważałam za bardzo inteligentną osobę. On był ogromnym wzorem do naśladowania i tak jak się zawiodłam na tym człowieku, nie tyle na firmie, tylko na ludziach prowadzonych przez nią. To było coś okropnego, że człowiek, z którym naprawdę rozmawiało się bardzo fajnie, byliśmy w kontaktach takich jak znajomy ze znajomym, można było porozmawiać z nim na różne tematy, zachował się tak, a nie inaczej. Wyobraźmy sobie, że dzwoni do pani bliski znajomy i prosi o opinię na temat tej firmy, bo zastanawia się, czy podjąć z nią współpracę. Jak mu pani odpowie? Miałam tego typu telefony. Nigdy nie będę oczerniać nikogo przed osobą nieznajomą. Mam wrażenie, że ktoś próbował, wręcz chciał, aby takie negatywne z mojej strony opinie padły na temat konkretnych osób. Nigdy tego nie zrobiłam, nigdy tego nie zrobię, ale gdybym miała zachęcać mojego syna, moją koleżankę, dobrą znajomą do współpracy z tą firmą, nie zrobię tego. Co by pan powiedział osobie, która usłyszała gdzieś o takiej firmie Automobile Expert i zastanawia się nad podpisaniem umowy nowej, nad rozpoczęciem współpracy? No przede wszystkim na pewno opowiedziałbym swoją historię i myślę, że odpowiedź byłaby jasna. Myślę, że ta osoba zrozumiałaby, że warto się trzymać z daleka od tej firmy, od ludzi, którzy tą firmę tworzyły. Proszę mi powiedzieć, czy kiedy pan został tak dość brutalnie potraktowany, czy próbował pan jakoś odzyskać swoją reputację, jakoś podjąć na nowo współpracę, jakieś kroki, które pan uczynił? Próbowałem skontaktować się wielokrotnie z prezesem Robertem. Nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Czyli no, tak naprawdę nie dowiedziałem się, tak jak wcześniej powiedziałem, dlaczego dostałem wypowiedzenie, nie dowiedziałem się też o możliwościach dalszej współpracy, dlatego też do tej pory zostałem z niczym. Tak to wygląda. A co pan mi powiedział, gdybyśmy byli przyjaciółmi, spotkalibyśmy się w sobotni wieczór na piwie i bym powiedział, słuchaj, koleżanka pewna mi z Koszalina powiedziała o możliwości współpracy z taką firmą. Co mi poradzisz? No wszystkie, tylko nie ta firma. Ze współudziałowcami można iść do kina albo napić się piwa i też im za dużo nie opowiadać. I to wszystko, do czego bym namawiał. Na pewno nie współpraca, na pewno nie rozliczenia finansowe. To taka była moja rada. Na początku było wszystko fajnie, rzeczywiście różowo, ale później niestety. Firma się rozwijała, firma szukała. Ja w roku 2012, jak podpisywałem umowę agencyjną, dostałem numer 2075 agent. W roku 2015 było tych agentów około 5000, czyli dwa razy więcej. Wystarczy, żeby jeden agent miesięcznie spisał sprawę i przysłał, to jest 5000 spraw w miesiącu. Ich spływało 500. To i tak jest ogromna kwota. Przy średnim roszczeniu 10 tysięcy. Bo to jest średnie, bo mówię, jeżeli jest wypadek poważny czy śmiertelny, to są po 50, po 60 i po 100 tysięcy roszczenia. Są też mniejsze po 50, ale ta średnia 10 tysięcy to jest taka naprawdę minimalnie założona. Nie namawiałbym do współpracy, broń Boże. Nie z tą firmą. Dzięki. Dziękuję. Jaką obecnie ma Pan opinię na temat tego przedsięwzięcia i ludzi, którzy to przedsięwzięcie tworzą? Jeżeli chodzi o firmę Automobile Expert, nie mogę powiedzieć nic złego, dlatego że ta firma dała mi bardzo dużo, poznałem fantastycznych ludzi, był to bardzo fajny okres. Uważam, że cały system, w który głęboko zawsze wierzyłem, marketingu wielopoziomowego i to, co zaistniało w firmie, są winni tylko i wyłącznie prezesi, którzy źle gospodarowali tą firmą, źle zarządzali, próbowali swoich najlepszych współpracowników wręcz skłócić tak ze sobą, żeby istniała w tej firmie zawiść. Na szczęście to się nie udało, co widać tutaj. Wygląda to wręcz przeciwnie. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi do tej pory, pomimo że każdy w jakiejś innej branży pracuje, w innej firmie. Nadal często się widujemy, przyjaźnimy się. Więc jeżeli chodzi o firmę Automobil Expert, nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest mi przykro, naprawdę jest mi przykro z tego względu, że wiele osób przekonałem do tej firmy na samym początku. I tak się okrutnie zawiodłem i tylu agentów przyprowadziłem. Ja miałem około 200 agentów. I czuję też, że w pewnym stopniu ja też ich oszukałem. Sam zostałem oszukany, ale i uwierzyłem na słowo prezesom o tych zapewnieniach, które mówili, że takiego, nie chcę cytować, skurczeństwa, jak było w poprzedniej kancelarii, to u nas czegoś takiego nie będzie. Okazało się, że zrobili gorzej niż mówili. Gorzej niż wszystkie firmy, o jakich słyszałem na rynku, że były różne problemy, oni przebili ich wszystkich. Nigdy w życiu bym nie polecił tej firmy. Jaką ma Pan na dzień dzisiejszy opinię o tej firmie, o zarządzie? Dla mnie to złodzieje i oszuści. Po prostu to są oszuści i hochsztaplerzy. No nie ma do czego tego porównywać po prostu. No to są naprawdę ludzie, którzy typowo liczyli tylko siebie, swoje i więcej nic, nie? To mówili dostęp do panelu, przecież jak jest, to przecież tutaj nawet była rozmowa dzisiaj, to że dostęp do panelu to jest tylko taka mrzonka, bo to jest to, co podają do panelu, a co rzeczywiście jest, to tego my nie wiemy w ogóle, nie? Musielibyście mieć wgląd do każdej sprawy, jak ona się zakończyła. Tego się nie da, nie? Powiem szczerze, że jestem zdegustowana zachowaniem tych ludzi. To jest tak delikatnie powiedziane, tak? Zastanawiam się, jak ci ludzie śpią spokojnie, jak oni mogą chodzić z głową podniesioną na ulicy i jak mogą dalej agentom bądź tym ludziom, którzy podpiszą kiedykolwiek z nimi umowę agencyjną, patrzeć w oczy. Zastanawiam się bardzo. Jestem zawiedziona, że w ogóle tacy ludzie
chodzą po tym świecie. To jest brzydko, tak się mówi, tak? No bo tak jakbym życzyła im nie wiadomo czego, tak? Najgorszego. Ale jak oni mogą spokojnie oddychać tym samym powietrzem, którym ja oddycham? Jak mówią poszkodowani liderzy, coś się stało, coś spowodowało, że zdecydowano się na wyrzucenie ich na bruk. Tylko co? Ja, kochani, osobiście jakoś nie mogę dostrzec tutaj motywu, żadnego motywu działania decydentów tej firmy. Bo po co, w jakim celu wyrzucać na bruk najlepszych współpracowników i myśleć o dalszym rozwoju? Bez sensu dla mnie to jest. To przecież na tych mróweczkach, na sprzedawcach bezpośrednich opiera się każdy biznes. Każdy. Co będzie dalej? Nie mam zielonego pojęcia. No tak, a co na to sama firma? Posłuchajmy. Po wysłuchaniu, nagraniu wszystkich osób, które się zgłosiły do naszej redakcji, a które czują się poszkodowane, dałem firmie Automobile Expert możliwość ustosunkowania się do tych zarzutów, skomentowania ich, możliwość pełną, swobodną wypowiedzenia się w tym temacie. Wysłałem do firmy trzy konkretne pytania drogą mailową, ponieważ spotkać się z prezesem było bardzo ciężko i ja jestem cały czas w rozjazdach, pewnie on. Dałem trzy możliwości, trzy sposoby ustosunkowania się. Albo umówić się na spotkanie i nagranie wszystkiego do kamery, albo nagranie do dyktafonu poprzez rozmowę telefoniczną, tudzież odpisanie mi na piśmie drogą mailową. Firma Automobile Expert wybrała tą trzecią możliwość. Dostałem po wysłaniu konkretnych pytań odpowiedź na piśmie od zarządu. I może tutaj Państwu przedstawię, jak firma widzi całą tą sprawę, całą sytuację od swojej strony. Pytanie numer jeden. Dlaczego ci ludzie nie mogli dalej budować z Wami biznesu na takich warunkach jak wcześniej? Dlaczego daliście im do podpisania nowe umowy, w których są całkiem inne warunki? Firma Automobile Expert odpowiada. Wszystkim naszym agentom zaproponowane zostały nowe umowy z klauzulą zakazującą działalności konkurencyjnej i to jest jedyny zapis odróżniający poprzednie umowy. Nasza firma nie może pozwolić sobie na inwestowanie, czyli wydatkowanie pieniędzy poprzez szkolenia, konferencje, rekrutację agentów, dopłaty do leasingu samochodów agentów bez gwarancji ich lojalności. Takie są obecne standardy. Kiedy firma inwestuje w człowieka, chce mieć gwarancję, że ten nie będzie zasilał konkurencji. Grupa osób, która zgłosiła się do pańskiego programu, to niewielki procent naszych agentów, którzy prawdopodobnie już przed propozycją podpisania umów z klauzulą lojalnościową prowadzili nieuczciwą działalność polegającą na oddawaniu lepszych spraw konkurencji, która proponowała wyższe wynagrodzenie, podczas gdy to nasza firma ponosiła koszty, samochody, szkolenia, konferencje, otrzymując w zamian iluzoryczne sprawy słabej jakości na sztukę. Zdecydowana większość osób współpracujących dotąd z Automobile Marketing spółka z o.o. podpisała umowy z naszą firmą, przyjmując klauzulę zakazującej działalności konkurencyjnej. Większość z osób przedstawionych w zajawce pracuje dla jednego podmiotu konkurencyjnego, którym zarządza prezes zarządu, jeden z naszych byłych agentów. Pytanie numer dwa. Dlaczego ci ludzie nie mają wglądu do swoich spraw, które zainicjowali jeszcze podczas trwania umowy o współpracy? Firma odpowiada, ponieważ wgląd ten zapewniała im firma, której udziały zbyliśmy, informując o tym wcześniej wszystkich agentów, z którymi współpracowaliśmy za pośrednictwem Automobile Marketing. Nie udostępnimy nowego systemu informatycznego naszym konkurentom. No i trzecie pytanie. Co z ich należnymi prowizjami, które wygenerowały się po zakończeniu ich spraw? Dlaczego tym ludziom nie wypłacacie należnych prowizji? Odpowiedź. Nie wiązały nas umowy bezpośrednio z agentami. Ponadto wynagrodzenie dla firmy, która dostarczała naszej firmie zlecenia, nie jest i nie było należne
za samo podpisanie umowy z klientem. I dalej czytamy. Agent nie jest wyłącznie pośrednikiem czy sprzedawcą, lecz przedstawicielem naszej firmy w relacji z klientem od zawarcia umowy do wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia. Wykonanie umowy nie może polegać na przeniesieniu dokumentów. Wynagrodzenie nasza firma może wypłacać tylko podmiotom, z którymi wiążą nas umowy. Na koniec firma zdecydowała się jeszcze wszystko ładnie podsumować. Cytuję, panie redaktorze, podsumowując, zgodnie z zasadą, że nie zabija się kury, która znosi złote jajka, albo inaczej, nie podcina się gałęzi, na której się siedzi, można dojść do prostego wniosku, iż nasza firma nie wyrzuciłaby lojalnych agentów uczciwie pracujących dla wspólnego dobra klientów, firmy i siebie. Skoro ludzie ci wypracowują zysk dla naszej firmy, działają uczciwie, to po co ich wyrzucać, utrudniać im funkcjonowanie czy podawać umowy nie do zaakceptowania? Pytanie jest oczywiście retoryczne. No właśnie, i tutaj jest szkopuł sprawy i podstawowe pytanie, po co ich wyrzucać, po co im utrudniać funkcjonowanie? Ja cały czas się nad tym zastanawiam, szukam cały czas, staram się znaleźć motyw działania spółki i jej decydentów. Co mnie najbardziej urzekło w tych wypowiedziach i co mnie zafrapowało? Takie stwierdzenie bardzo wymowne, prawdopodobnie. Grupa osób, która zgłosiła się do pańskiego programu, to niewielki procent naszych agentów, którzy prawdopodobnie już przed propozycją współpracowali z naszą konkurencją. Prawdopodobnie. Czyli nie mają żadnych dowodów, nie wiedzą, piszą prawdopodobnie w oficjalnym piśmie do dziennikarzy, ale decydują się dać im bardziej rygorystyczne, pozbyć się najpierw spółki, z którą ludzie są związani, a potem w nowej, na podstawie nowej działalności dać im bardziej rygorystyczne umowy. Prawdopodobnie. Ale dalej... Nie udostępnimy nowego systemu informatycznego naszym konkurentom. No to albo prawdopodobnie współpracowali w tym samym czasie z konkurencją, albo nie udostępnimy nowego systemu informatycznego naszym konkurentom. No dziwne troszeczkę, takie dwie sprzeczności. A co jeszcze? Agent nie jest wyłącznie pośrednikiem czy sprzedawcą, lecz przedstawicielem naszej firmy w relacji z klientem od zawarcia umowy do wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia. To w kwestii tego, dlaczego ci ludzie nie otrzymują prowizji za sprawy, które są ich, które oni znaleźli, gdzie oni podpisali umowy z klientami, a dzisiaj nie dostają po ich zakończeniu należnej prowizji. Otóż, no ja znam troszeczkę rynek odszkodowań i raczej to nie jest tak. Jeżeli się mylę, to mnie wyprostujcie, chociażby pod tą publikacją w komentarzach, ale mi się wydaje, że to nie jest tak, że agent, współpracownik firmy MLM bazującej na odszkodowaniach prowadzi sprawę aż do samego końca i dopiero po orzeknięciu wyroku przez sąd należy mu się prowizja mu się należy dopiero, ale nie, to nie agent chodzi do sądu przecież, on tylko znajduje klienta, z tego co ja się orientuję, podpisuje z nim umowę, uzgadniają wszystkie szczegóły dotyczące samej umowy i potem taki agent przekazuje wszystkie dokumenty swojej firmie, swoim decydentom i sprawę dalej prowadzi kancelaria adwokacka. Tak mi się wydaje. A więc to już nie od agenta zależy, jak ta sprawa się w sądzie skończy i nie on chodzi na rozprawy. Potem się tylko dowiaduje, sprawdza w systemie, jak sprawa się zakończyła, ile prowizji mu się należy, ile pieniążków. No a tutaj tym ludziom tego nie udostępniono, odcięto ich całkowicie od dostępu do systemu. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.
Nie mam pojęcia, kochani, gdzie się tutaj podziały wszystkie atrybuty marketingu sieciowego, którymi się wszyscy działający w MLM chwalicie podczas rozmów rekrutacyjnych, podczas szkoleń. Takie wartości, którymi MLM na całym świecie się przecież chwali. Możesz działać z kim chcesz, gdzie chcesz, ile chcesz. Możesz u nas tylko dorobić do pensji. Okej, to są świetne asy w rękawie, ale w tym przypadku, w przypadku Automobile Expert pytam jak? Jak, skoro nie możesz pracować z nami i z kimś jeszcze? To jak dorobić, jak pracować, kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kim chcesz? No tutaj gdzieś zanikają te wszystkie atrybuty. No i obawiam się, że wdrażanie, włączanie tutaj tej klauzuli o nieuczciwej konkurencji do umów o współpracę z agentami, z dystrybutorami w MLM-ie, to jest strzał we własną stopę. Mogę się mylić, nie znam się, nie jestem zarobiony, ale no to jest troszeczkę tak, gdybym ja swojemu grafikowi zlecił złamanie nowego numeru Network magazynu, przygotowanie go do druku pod względem graficznym, ale z zastrzeżeniem, że nie może składać innych gazet. No, jak dobrze wiemy, jakieś 70, może nawet 80% ludzi w marketingu sieciowym nie współpracuje z jedną firmą, z dwiema, trzema, czterema, pięcioma, i zakazać im, no moim zdaniem raczej nie można, nie wypada. Tym bardziej, że to są ludzie wolni strzelcy, mający działalność gospodarczą i raczej będą sobie współpracowali z kim będą chcieli, gdzie będą chcieli i w jakich godzinach im się będzie chciało. Jak sprawa się skończy, zobaczymy. Z tego, co się orientuję, jak mnie informują ci ludzie, w sądzie już wszystko ruszyło. Będziemy obserwowali i was informowali. Bardzo proszę o komentarze, może pewnie wielu z was ma inne zdanie na ten temat niż ci ludzie. Czekamy na opinię. Dziękuję za uwagę. Maciej Maciejewski, Network Magazyn. Takie tematy podnoszą mi ciśnienie.